prepared! Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcraft 3 The Frozen Throne Lordaeron on the Aftermath! W dzisiejszym odcinku, nie mam pojęcia co się stanie, dobra, tak naprawdę wiem. Będziemy widzieć wielką dominację małych karakanów i wyznawców macku potwora. Prawie jak latający potwór spaghetti, ale nie do końca. W dzisiejszym odcinku mamy do czynienia z kolejnym demem nagranym przez Keduzada. Jak zwykle bardzo dziękuję za demko, bo praktycznie od niego tylko dostaję. No ale w sumie to nie jest powód do narzekania. Trzeba przyznać, że na większości demek zawsze jest jakaś fajna akcja. Zawsze coś się dzieje. Standardowo początek o głodzie i penisy. Tak. Dala, can you give me control? No. I wanna move it. Done. No, jeszcze raz już się nie zgadza. Dobra, ale... Powitajmy naszych graczy. W krwawe elfy wciela się Yasharash, w plagę wciela się Izdajnik. Natomiast jeżeli chodzi o Legion, to mamy SNG Boss, który już był w poprzednim nagraniu. Jako Dalaran jest Wizen. Ciekawe. O, wydaje mi się, że ci będą szli w szybkiej Illidarii. Dobra, dalej. Kel'Thuzad jako krasnoludy, Kaszalot znowu gra Dark Hordą. Krasnolud... Horda będzie Odraudex? Tak, chyba coś takiego. To będzie bohater. No chyba coś się nie dogadali, bo on chciał Dark Hordę, ale ma Hordę. Devil Incarnate gra jako Forsaken. Maurice Morius, przepraszam. Maurice był w poprzednim odcinku. Morius V będzie grał kultem, kontra, chyba się nie lubią, hehehehe, wielkie problemy wielkich ludzi. I niestety w tym odcinku kontra gra, a w sumie nie, w tym, nie niestety, bo najczęściej gra Silverhandem. Legolas z poprzedniego odcinka, który został zniszczony w 5 minut, gra dzisiaj trollami. I Moktal gra Dragonmaw Clanem. Co robi dzisiejszy zawodnik ze strony Dalaranu? Znaczy, w sumie z tego co zrozumiałem, krasnoludy go przeniosły po prostu, żeby tutaj kontrolować jednostki. Sam zaś poszedł w Gnomergan. Co robi Hordziak? Hordziak tutaj w sumie zbiera się tutaj, by zaatakować. Zniszczyć tutaj tego Dark Iron Golema, jakiegoś tam Dark Iron Sorcera, no i Shadowforge Betrayera. A później ruszy w kierunku Dark Hordy, którą najczęściej nikt nie gra. Chciałbym się tutaj troszeczkę przyjrzeć rozgrywką, walką na Outlandzie, bo zazwyczaj o tym też zapominam. Zapominam o trollach, Hordzie i Outlandzie i skupiam się zawsze na nich. A ja to widzę, że początek może być bardzo ciekawy, bo MacTeridon idzie już porozmawiać poważnie z kazakiem. To jest... Kazak, słuchaj, bo to ja tylko mogę być panem tego miejsca, więc z łaski swojej wypierdalaj. Trzeba przyznać, że jeden i drugi to są potężne krowy, które jak pierdolną, to zabiją. Dziwię się, że on ucieka. Powinieneś ruszyć do walki, bo tutaj... Nie, no dobra, rozumiem czemu nie chcesz walczyć, masz jednego tylko Infernusa. Masz za mało jednostek do walki wręcz. Okej, Kaltas już rozmawia z Lady Vash. A to w Outlandzie dzieje się piękna walka, tutaj się nakurzają. Ktoś włączył portal. W sumie nie wiem, czyj to jest portal. Ale MacTeridon zaraz zdechnie. On zaraz zdechnie.
Kurde, ale mogliście go pofokusować. Była szansa, była bardzo ładna szansa na zniszczenie McTeridona. No niestety, no niestety. Trzeba uważać na Kazaka, tutaj nie chcą po prostu tracić zbyt wiele jednostek. Pithlordzi muszą też tutaj specjalnie się obchodzić z McTeridonem, żeby ten szybko nie zginął. Muszą zwracać na siebie uwagę. Zatem są takie tanki. Dobrze, dobrze. Mimo iż się wycofał, to nie jest moralnym przegrywem. Drenor Rifty. Okej. Tutaj Hordziarz idzie w dół. Krasnolud już się gdzieś zebrał? A, tak. Krasnolud zebrał się tutaj. Ma całkiem sporo jednostek. Lordzie Illidanie, moje krwawe elfy i ja będziemy ci służyć. Powstań, teraz młody. Okej. No, kurde, gościu ma prawie 200 jednostek. Nice. No, biorąc pod uwagę to, co tutaj się znajdowało, że to sobie tu przeniósł, biorąc pod uwagę Falstada i inne jednostki, no to faktycznie szybko mu to poszło. Co się dzieje na dole, bo tutaj widzę jakiś ruch. Ne, nic się nie dzieje. Ogólnie lekko tutaj się ze sobą obchodzą. Tutaj nie widzę jakichś specjalnych mega właśnie, dopiero tutaj jest atak na Eripik, co w sumie wydaje mi się, że to zadanie będzie bardzo obchodzi, bo on pójdzie prawdopodobnie w Dark Irony. O! Przyszła Majew. I'm middle of... So in Dwarves. Jestem w centrum na południu u Krasoludów, baza. Aha, chyba tutaj był jakiś Shadow Motherfucker. A tutaj chyba już się zaczął atak. Tak, zaczął się atak. No i szybko im poszło. Bardzo szybko. No, to ewidentnie Dark Horda niespecjalnie przejęła wagę tego miejsca. Raczej skupili się bardziej na Outlandzie. Tutaj już mają troszkę więcej problemów, bo już tutaj widzę, że przygotowują się na walkę z Syrenami i innymi Illidari. Tutaj na północy. O! Idą do Narumuru. Gdzie ciężko. Natomiast Dragonwoglan tutaj się zbiera. O, patrzcie, tutaj wojsk nie ma, czyli Lord Gary to spierdolił. Okej, okay, Lidan już jest pod kontrolą. Zajął muru. Teraz Outland cały. No tutaj wojska plagi nie zostały przejęte. No nie widzę specjalnie tutaj nic. Silverhand to tu ma się bardzo dobrze. Nie wiem co się w ogóle dzieje. Arthas zajmuje jakieś takie puste miejsca. No okej, okay, też jest to opcja. Jednostki Silverhandu z Lordem Garitosem podróżują. Tutaj Nov Pledgebringer biegnie w kierunku Skullmans, House of Barrow. Dragon Oakland leci w kierunku Eripik, albo może w Skullmans. Kurczę, no tak... Niecodzienne walki. O, krasnoludy ruszy w kierunku Hordy. Dalaran Plox. Oni się już, zakładam, że oni się z Dragon Maw Clanem ugadali, że między sobą niet, bo wcale to nie upadło, wcale. Nie żeby to był najczęstszy obiekt ataku, ale no okej, okay. Więc to już jest ugadana gra. No dobra, teraz jest atakowana Kargat, zaraz z Kargat nie zostanie całkowicie nic. A później pójdą na południe. Ja się zastanawiam, co zrobi ze swoim Gornem. Jestem ciekawy też, co on robi tutaj. Tutaj de facto nic nie robi. Troll sam podróżuje, ale zaraz będzie surprise, motherfucker! Będzie wjazd w odbyt. Bo już Dragon Maw Clan atakuje, już idzie w kierunku Jyn Talor. Co tu się dzieje? Aha, tutaj Majew atakuje jednostki... A nie, sorry. To oni atakują jednostki... Dalaranu. No dobra.
Tutaj widzę jakieś potyczeczki, potyczunie się działy. Ale to była tylko drobna konfrontacja. Nie ma się czym przejmować. Netrezimy sobie biegają. A, i by the way, to nie jest Makteridon, ale muszę też pamiętać, żeby się nie pomylić w przyszłości. Bo raz stwierdziłem, że o nie, Makteridon nie żyje, co za Gaugan, a później okazało się, że wtedy wyszło na to, że ja jestem Gaugan. Ja ogólnie jestem Gaugan, no ale bez przesady, nie mogę być taki Gaugan do kwadratu. Bo to by było bardzo niefajne. No dobra. Ogólnie tak trudno mi jest zwrócić uwagę, czy coś tu się dzieje, bo tu coś tu niby jest walka, tutaj atakują się krasnoludy, tutaj idzie Dragon Maw Clan, tutaj idzie Cuś. Boss really pathetic. Good, I will come to Outland and own him. Kurczę, nie wiem o co chodzi. Aha. A, sorry, ja jestem na krasnoludach. No tutaj coś zostało zniszczone. Co się dzieje? O kurwa, panie, Arthas zdech. Panie, czemu ci Arthas spadł? No to tak nie może być. Halo, kozik, kazak. Rent Blackhead się wycofał. O kurde, tu się wycofał. Cwany, wiedział, że zginie. Więc w sumie, żeby nie tracić, to się wycofał. Sprytny, dobry gościu. Dobry, sobie myślę. A to takie cheaty trochę, takie oszustwa. No szkoda, że tutaj Odrodex nie wie, że tutaj też ma jednostki i warto tym wszystkim grać. Ale spokojnie, ja też jestem gównem w tej grze, więc whatever. Dopiero w tym momencie Forsakeni postanowili zdradzić. Lordaeron Palace należy już do nich. Woo, brawo Lordaeron Palace. Woo, 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 woo. Jestem ciekaw, na jakiej zasadzie działa właśnie zdrada w tej grze. Że co, on atakuje po prostu pałac przy pomocy A i atak? Klawisz A? Wymuszony atak? Hey the ha, you are a smart player, I must say. Smarter than 90% LTA players. Dark Horde. Kaszalot. Boss. LOL. No Jezu, powiedzmy sobie szczerze, LTA nie jest wcale takim... O, co się... Aha, oni się teleportują. LTA nie jest prostą rozgrywką i tutaj nie powinno się na to patrzeć w taki sposób, że... O, jesteś mądrzejszy niż większość graczy LTA. No dobra, bo większość graczy nie gra w to na tyle dużo, żeby ogarniać każdą taktykę, bo ta gra jest bardzo rozwinięta. Pro gracze mają tu już pewnie po setki rozgrywek. Gdybym ja miał przyjść do tej gry i zacząć grać, mimo iż widziałem wiele rozgrywek, dobra, będę wiedział mniej więcej co robić, jak się zachowywać, ale mimo wszystko będę robił bardzo dużo gałgańskich błędów w postaci na przykład niewycofania jednostek w odpowiednim momencie. Albo złe dobieranie jednostek, zła kompozycja, że wezmę tego za dużo, tego za mało. Chociaż de facto widzę przy krasnoludach, że dominują strzelcy i miśki. Tutaj takich wojowników, Dwarven Warriorów jest naprawdę niewiele i wydaje mi się, że to są głównie jednostki początkowe. No i bez problemu. Krasnolud poszedł sobie na południe. Jestem ciekaw, gdzie tu jest Nertalion. Nie ma Nertaliona. A, już widzę. Tu jest. Tak, to jest Nertalion. Nie żeby coś.
Neldarion jak zaatakował trolle, tak przeszedł przez hordę i z hordy nic nie zostało. Jestem ciekaw, czy już odszedł. Nie, dalej są w grze. Legolas w poprzedniej grze szybko skończył, w tej skończy równie szybko. Szkoda gracza, bo nie jest wcale... To nie jest tak, że on jest zły, on pewnie jest nowy. Swoją drogą, Jaszaraż chciał mnie pozdrowić, to... Pozdro Jaszaraż! Też cię kocham. Don't lag for fight's sake! Please don't lag me! No, ale co to się dzieje? Czy w Outlandzie była właśnie walka? Nie, oni idą... Chyba ja była. Muszę sprawdzić, bo to będzie wiadome. Tak była. I zginął. Zginął Magneridon, a ja tego nie nagrałem. Dlaczego? Dlaczego? Czemu mnie zawsze takie fajne sytuacje omijają? Widzę, że się zbierają, widzę, ale ja zacznę gadać, ja zacznę myśleć o czymś i nie zwrócę uwagi, a potem blu, nie żyję. Chuj. No muszę przyznać, że tutaj Illidan bardzo mocno się tutaj porusza. Nie no, Illidari mają bardzo mocny early gaming, tutaj trzeba naprawdę uważać bardzo mocno. Dziwię się, że aptekarz Farlan siedzi sobie w Lordaeron Palace i nic nie robi, kiedy to jest jedna z takich ważniejszych jednostek. Bardzo dobrze, krasnoludy, Bran Bronzebeard ruszy już. Zaraz tajemnica Ulduaru będzie odkryta. Och, tak, dobrze. O, weź miśka. O, misiek. O. Necromantic Fragment. Bierz to, Necromantic Fragment. To jest potrzebne do patchworka. A, sorry. Tylko kult może to kolekcjonować. Dobra, nieważne. Nic nie mówiłem. O chuj! O chuj! O chuj! O chuj! O chuj! O chuj! O kurwa, ale wtopa! O kurwa, ale wpadka! Bran, run! O, ja jebie! To było śmieszne nawet. To mnie nawet, kurde, bardzo rozbawiło. Hu, panie, to było ciekawe. Modejzaj, to nie złego. Nie wiem, czemu to jest ogłuszenie. Skoro Dejz to jest oszołomienie, a nie ogłuszenie. O, a na dole już Akama. Akama popierdala. I jego brokeni. Noise. Rozkazuj nią. No jak tutaj to wygląda? Kurde, no Silverhand tutaj już się nie pierdoli. Silverhand stwierdził, o idę sobie, bo tutaj nikt mnie nie atakuje i jest nudno, no to se przyjadę, to se tutaj porobię coś. No ale tam nie ma bezpośredniej walki, to mnie trochę martwi. No tutaj będzie walka, tutaj no, jest w końcu walka. I po prostu chujostwem byłoby z mojej strony, gdybym teraz zakończył, nie? Także? Dobra, wejrzymy. O, panie, tutaj jest Aron Gorfind. Aronku! Tu powinieneś tutaj asasynować go, wysyłać te swoje wielkie pokraki, które powinny go bić. Ała, te obrażenia, te wybuchy, te wieżyczki. No kurde, ja się dziwię, że on tutaj nie dosyła jednostek. A już wiem dlaczego, nie ma kasy. No, to może być największy problem. Szkoda, ale przecież oni powinni wskrzeszać, wskrzeszaj wojsko. Masz tutaj tam nieumarłe siusiaki, niech oni walczą, ała. Bo póki co, no, to trochę źle wygląda, kaszalot, proszę cię, kaszalot, please. On chyba w ogóle jest obcokrajowcem, jak tam kiedyś pamiętam była jakaś gra z nim, ja sobie myślałem, że on jest Polakiem, ale pisał po czesku chyba. Need eyed dwarf. I want Illidan's head. If you wanna help me. You can. Teraz Teron Gorfind odchodzi. Zaraz umrze. 3, 2, 1. Nie żyje. I leave the rest of to you. Let me finish the Undercity. Rest is yours. Undercity? A, ty to... żeś to zajął, patrz, siusiaczku. Ale już idzie Silverhand. A patrzcie, 2, 4, 6, 8, 9. Nie ma Legionu.
Nie ma troli i hordy. Jakie siusiaki. Morius, co ty robisz? Tym tutaj pobiegłeś. No to w sumie nic nie robisz. No kult sobie jakoś tak średnio radzi, widzę. Masz dużo pieniędzy, nic nie kupujesz, biegasz sobie tymi jednostkami, przyzywasz, nic. Dobra. Widać, że to będzie bardzo easy match. Krasnolud już tutaj wszedł, zniszczył Hellfire Penis. Penis you all. Penis you all. No. Outland został zdobyty. Ale... Ilidan na wieki. Wchodzą w dupę ćwieki. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.